Dalekie rzuty w wędkarstwie karpiowym to umiejętność, której uczą się już od małego najmłodsi wędkarze. Wydawałoby się, że to jest takie proste i oczywiste, a nie jest. Podejrzewam, że tak jak i wam i mnie zdarzało się rzucać nie tam, gdzie chcieliśmy. Na szczęście, kiedy ja to robiłem, nikt tego nie nagrywał. Ale na poważnie, do takich zadań potrzebny jest odpowiedni kij i wydaje się jeszcze bardziej odpowiedni kołowrotek. Jeśli chcemy wyrzucać nasze zestawy na bardzo dalekie odległości, kołowrotek używany do tego powinien być specjalnie przystosowany. Dziś powiemy parę słów o Penie Affinity 2. To seria zaprojektowana właśnie do dalekich rzutów. Maszynka zrobiona jest z aluminium, grafitu i łożysk ze stali nierdzewnej. Producent wyposażył ten kołowrotek w solidną, ale lekką ramę oraz panele boczne. Pula jest kuta i obrabiana maszynowo. Hamulec pracuje płynnie i działa w oparciu o mocny węglowy system HT100 z wolnym biegiem. Kabłąk jest zamykany ręcznie. Dobry nawój żyłki i plecionki, jak i swobodne oddawanie przy rzutach, to zasługa wolnej oscylacji szpuli. Kołowrotek możemy spokojnie użytkować w różnych warunkach. Został zabezpieczony także przed korozyjnym działaniem słonej wody. Bardzo dobry wybór dla karpiarzy i fanów surfcastingu. Kołowrotek ten wyposażony jest w dwa klipsy do trzymania linki. Jego przełożenie to 4,7 do 1. Pojemność szpuli to 400 metrów przy grubości 0,44 mm. Jego waga to 860 gram. W polskich sklepach internetowych dostaniecie go od 663 zł.